pań. Ja mogę tylko powiedzieć jedno. Mamy najlepszą panią MMA na świecie, Joanna Jędrzejczyk. I trudno tutaj coś dodać. Wszyscy kibice na świecie znają Joannę. Otworzyła drogę polskim fighterkom. Pokazała, że tutaj w Polsce są talenty. O jaki dzisiaj. Na całym świecie inne kraje mogą tylko pomarzyć. A przed nami Klaudia Pawlicka, 24 lata. Młoda zawodniczka, debiutantka, ale nie jest to debiutantka w sportach walki. Ona ma za sobą sporo walk w formule Sanda. To jest wychowanka Roberta Rajewskiego, aktualnie trenująca w Nastula. Klub pod okiem Pawła Nastuli. Paweł dzisiaj nie mógł być tutaj obecny na gali. Wraz z nią jest Azamat Mustafajew, który pomaga koleżance. Paweł z powodów, powiedziałbym, wyższej wagi. To jest pogrzeb jednego z pracowników klubu. Dzisiaj smutna uroczystość w Warszawie i Paweł nie mógł dlatego przyjechać. Bardzo chciał przyjechać, bo tak jak powiedział, pokłada duże nadzieje Klaudii Pawlickiej. Kiedy rozmawiałem dziś rano z Pawłem, powiedział, to będzie naprawdę dobra walka z Sylwią Juszkiewicz, którą za chwilę zobaczymy. Cóż ja mogę powiedzieć? Sylwia Juszkiewicz to jest zawodniczka, która ma już zapisaną swoją kartę i w MMA, i w formułach stójkowych. W MMA przede wszystkim kibice powinni pamiętać ją z pojedynku z Joanną Jędrzejczyk, która otwierał jej karierę bardzo zaciętym. Sylwia przegrała go na punkty, mając 17 lat. Joanna otworzyła wielką karierę właśnie pojedynkiem z Sylwią. Sylwia ostatnio występowała w formule K1, gdzie starła się z najlepszą na świecie Anisą Mexen z Francji, najlepszą oczywiście w formule K1 w Muay Thai w kategorii koguciej do 52, do 54 kg. W tym przedziale Anisa Mexen, ponad 80 walk, zaledwie 3 porażki. I Sylwia Juszkiewicz stoczyła z nią fascynujący pojedynek w Debreczynie. To było w sierpniu tego roku. Przegrała na punkty, ale ma za sobą już 4 walki w formule K1, a w MMA 3 zwycięstwa, 4 porażki. Trzeba przyznać, że dość początkowo niefrasobliwie brała walki na 5 minut przed, można powiedzieć, przed wydarzeniami. Jechała do Finlandii, do Szwecji, walczyła z dobrymi zawodniczkami, także w Polsce. Natomiast w tej chwili ustabilizowała swoją formę, zamierza się realizować w MMA, ale i powiedziała, że nie zostawia walk stójkowych. A my zobaczymy. From Nastula Team Warszawa, Klaudia Pawlicka. I mocno zapowiedziana Klaudia Pawlicka. And her opponent. Fighting out of the red corner, she's 20 years old, stands 1.6 meters tall and weighs in 54 kilograms. With a professional record of 3 wins and 4 losses, from Chicken Woods, Sylwia Mała Juszkiewicz. No już mamy zapowiedź
And when the action begins, the referee in charge. Sylwia znana z agresywnego stylu walki, ale równie wiele mogę powiedzieć o Klaudii Pawickiej. Bardzo sportowe zachowanie. Dzisiaj widziałem, panie się przywitały ze sobą. Poznały się tutaj. No i za chwilę się zacznie pojedynek. Mocno Sylwia Juszkiewicz. Seria. Dwójkowa kombinacja. I zakończona bardzo mocnym kopnięciem wewnętrznym. Bardzo spokojna jest Juszkiewicz. Myślę, że doświadczenie jest jej mocną stroną tutaj. Szczególnie w tych walkach na dobrym poziomie. Ale bardzo ładna akcja Pawickiej. Ona ma dłuższy zasięg ramion. Dobrze, kolejny wewnętrzny low kick wykonany przez Sylwię Juszkiewicz. Kopnięcia, uderzenia, szczególnie te sierpowe, będą jej mocną stroną. Ale Pawicka bardzo ładnie. Długie ciosy, trzyma na dystans Juszkiewicz. Bardzo dobry poziom tego pojedynku, mogę powiedzieć, już po pierwszych wymianach. Widać, że obie panie sporo potrafią tutaj w tej płaszczyźnie. Dobrze, Juszkiewicz. Ależ wymiana. I kolejna akcja. Teraz Pawicka dostała cios. Juszkiewicz idzie za nią. Można powiedzieć, że z wyrachowaną, zabójczą precyzją w tej chwili Sylwia Juszkiewicz kontruje akcję Pawickiej. Pawicka dobrze zachowywała się na początku, kiedy próbowała trzymać się na dystans. Niepotrzebnie wdała się w te wymiany, tak jak teraz. Spóźnia troszeczkę te ciosy. Musi pamiętać, że Juszkiewicz jest bardzo silna. I te ciosy sierpowe robią wrażenie. Bardzo ładnie zakończona akcja przez Juszkiewicz. Ale to jest dopiero początek tego pojedynku. Zaledwie niecałe dwie minuty za nami. Pawicka przerzuciła troszeczkę te kopnięcie. Bardzo sportowa postawa. Silny low kick Pawickiej. Ale Juszkiewicz jest krok w krok. Bardzo ścina, można powiedzieć, centymetry tego oktagonu. Precyzyjnie. Jej trener Grzegorz Chałubiński powiedział, że przygotowywali się ostatnio bardzo mocno do pojedynku MMA. Troszkę było problemów właśnie z zaadoptowaniem się ponownie do formuły MMA po tych bardzo ciężkich przygotowaniach do walki z Anisą Meksen. Juszkiewicz sprytnie zerwała ten clinch. Pawicka nie jest nieprzygotowana kompletnie do tej walki, bo jak rozmawiałem z Klaudią, powiedziała, że miała właśnie w tym tygodniu mieć walkę na Litwie. Ta walka została odwołana. Była bardzo dobrze przygotowana. Ona jest po kontuzji ręki, ale miała już ten okres przygotowawczy przepracowany. Teraz bardzo długi, sierpowy w wykonaniu Pawickiej. Sporo panie potrafią naprawdę tutaj, patrząc na wcześniejsze pojedynki i ten tutaj, można powiedzieć, że ani zaciętości, ani techniki, ani serca paniom nie brakuje. Naprawdę ta walka może się podobać. Juszkiewicz bliżutko, stara się podejść. Uspokoiła się troszeczkę ta walka nam. Uderzenie, bardzo dobre. Akcja z kopnięciami. Juszkiewicz fizycznie, te jej akcje są naprawdę imponujące, bo widać, że wkłada w siłę skrętową bardzo, bardzo dużo mocy. I kiedy wychodzą te sierpy, to Klaudia musi się naprawdę mocno blokować, żeby nie przyjąć któregoś z tych sierpów. Ale zwróciłbym też uwagę na pracę nóg Juszkiewicz, która zdecydowanie okopuje tą nogę wewnętrznym low kickiem. Ona do tej pory nie słynęła z jakichś bajecznych kopnięć. Główny jej atut to są naprawdę mocne uderzenia bokserskie. Pracuje w klubie Fight Club Chicken Woods
bardzo, tak jak teraz, low kick wszedł. Co prawda ta seria na górze nie dotarła, ale ten wewnętrzny low kick zmusił w tej chwili Klaudię do zmiany pozycji na chwilę. I kolejny low kick ląduje na jej nodze. Musi na to uważać, bo to nie będzie pracowało na jej rzecz. Ale bardzo ładnie przewalczyły pierwszą rundę. Myślę, że wszyscy kibice są tutaj zadowoleni. Wszyscy z pewnością myśleli, że nie będzie tutaj tak wysokiego poziomu tego pojedynku. Uśmiechnięta Klaudia Pawicka. Krzysztof Gutowski i Azamat Mustafajew pomagają jej. Teraz widzimy Juszkiewicz. Jest bardzo spokojna, wyważona. No myślę, że ta pierwsza runda ze względu na te niskie kopnięcia, na tę serię powinna być zapisana na jej korzyść. Ale Klaudia też pokazała kilka tych długich uderzeń, które gdzieś tam otarły się o głowę Sylwii Juszkiewicz. A przed nami druga runda. Słyszeliśmy tutaj podpowiedzi narożnika Sylwii Juszkiewicz, żeby nie dała się łapać, żeby nie dała się klinczować. Ma być mobilna, ma chodzić, ma zadawać te kopnięcia i uderzenia. Ale Klaudia Pawicka wygląda na to, że dysponuje naprawdę dobrą wydolnością. Nie wygląda na specjalnie zmęczoną tym pojedynkiem. Uśmiechała się w trakcie przerwy. W tej chwili jeden z low kicków znowu zaczepił jej nogę. Próbuje odrzucać te uderzenia. I kolejne mocne kopnięcie Sylwii Juszkiewicz. Ona się skrada cały czas. Próbuje skracać ten dystans. I bardzo dobra akcja. Zakończona znowu low kickiem. Można powiedzieć, że tą akcję ma opanowaną. I to w tej chwili skutkuje. Bardzo mocny sierp, ale przeciął powietrze. No i w tej chwili Klaudia Pawicka musi już uciekać z tymi nogami, musi uważać na te kopnięcia. Zbyt dużo ich stosunkowo przyjęła. Teraz bardzo mocny cios Sylwii Juszkiewicz. Teraz Juszkiewicz natarła. Przyspiesza. Sprytnie Klaudia Pawicka przeniosła walkę na środek oktagonu. Nie daje się zepchnąć pod siatkę. Tym długim operuje. Zaczęła teraz, kiedy już troszeczkę dał się we znaki ubytek sił, sprytnie boksować. I znowu kopnięcie dotarło. Te akcje Juszkiewicz sieją spustoszenie w nogach Klaudii Pawickiej. Troszeczkę za dużo tych uderzeń Pawicka wyrzuca w powietrze. Dała się przechwycić za nogę, ale Juszkiewicz nie podcinała, zaczekała. Juszkiewicz ma ten instynkt zabójcy. To jest bez dwóch zdań rasowa fajterka, która wie co robić. Nie spieszy się. Ale pracuje, cały czas systematycznie pracuje. Pawicka ma już mocno obitą nogę wykroczną. Obie są praworęczne, więc można powiedzieć, że ta walka nie niesie niebezpieczeństwa. Teraz Pawicka postanowiła zaatakować, ale dwa uderzenia ją zatrzymały. W tej chwili będzie w kłopotach. Będzie seria Juszkiewicz. Czy przetrwa to Pawicka? Jest uderzenie! Sędzia przerywa i Juszkiewicz wygrywa czwarty pojedynek. Pawicka pokazuje, że nic się nie stało. Ależ przyspieszenie Sylwii Juszkiewicz. Wydawało się, że nie ma tu niebezpieczeństwa, ale ja przypomnę tylko, że tu chyba Pawicka postanowiła postawić wszystko na jedną kartę. Rozpoczęła tą akcję, Juszkiewicz przyjęła tą wymianę i zakończyła się ta walka przez techniczny knockout. Uradowana Sylwia Juszkiewicz. Szanowni Państwo, już czwarte zwycięstwo ważne, wyrównała swój rekord.
tak jak powiedziała, mierzy bardzo wysoko. Nie boi się walki. Brawa dla obu pań. No, wspaniały pojedynek. To naprawdę była walka, która mogła się podobać. Sylwia Mała Juszkiewicz. Przez TKO w rundzie drugiej walkę wygrywa Sylwia Mała Juszkiewicz. Witam serdecznie. Chciałam bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim mojej przeciwniczce, ponieważ zgodziła się w ostatnim momencie na walkę ze mną. Przyjechała z Warszawy. Naprawdę mega dziewczyna. Wielki szacun dla niej. No i co? Super walka. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję całej publiczności również. I również organizatorom i mojemu tacie. Dziękuję ślicznie. No i wzruszające przemówienie. Juszkiewicz, muszę powiedzieć, że to jest... I już widzimy, jak do tego doszło. Pierwsza akcja. I w tej chwili, tak jak widzieliśmy, Klaudia Pawicka zaatakowała. Kopnięcie. Kolejne kopnięcie Juszkiewicz, które przestawiło Klaudię Pawicką. Trudno jej było się bronić przed tymi mocnymi uderzeniami. Tutaj widzimy, to jest chyba ta jedna z tych kończących akcji i Juszkiewicz poszła bardzo nisko z tą głową, ale tutaj widzimy, tak, ostatnia akcja, lewy, prawy, prawy sierp i ten prawy, który doszedł w tej chwili do szczęki. Klaudia się odsunęła, Sylwia.